Zacznijmy może od tego, że nawet studenci, zanim jeszcze wyjdą z uczelni i przejdą do swoich własnych biznesów albo rozpoczną działalność, mogą już przystąpić do konkursu Student Wynalazca. Konkursu, który jest organizowany od 12 lat przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest też z dużym takim poparciem, wsparciem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs ten cieszy się bardzo dużą takim zainteresowaniem, zaciekawieniem wśród uczelni technicznych i takich powiązanych z techniką w całej Polsce. Uczestniczą uczelnie naprawdę z całej Polski, zdobywając różnorodne nagrody, zgłaszając wiele rozwiązań, wiele wynalazków. Centrum Własności Intelektualnej zachęca i zaprasza studentów. Ten konkurs jest organizowany dla studentów, doktorantów i takich młodych absolwentów. My pomagamy w przygotowaniu, wypełnieniu formularzy do tego konkursu. One muszą być w taki sposób przygotowane, żeby zainteresować, zachęcić komisję konkursową do wybrania naszego rozwiązania. Także zachęcamy, pomagamy wypełniać te formularze i również zgłaszamy rozwiązania naszych studentów, którzy wyrażają taki akces do tego konkursu Student Wynalazca. Możemy się pochwalić, że w ubiegłym roku jedno ze zgłoszonych przez nas rozwiązań zdobyło nagrodę specjalną Wojewody Świętokrzyskiego. W 2019 roku zgłoszone przez nas rozwiązanie otrzymało nagrodę specjalną prezesa Urzędu Patentowego. W latach wcześniejszych, w 2018 roku, była to nagroda też przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. A w roku 2016 jedno z rozwiązań otrzymało wyróżnienia, medale z wyróżnieniem od międzynarodowych targów rozwiązań w Genewie, od szwajcarskiego Automobil Klubu oraz od Stowarzyszenia z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Następnie te rozwiązania, które są zgłaszane do tego konkursu, one muszą też już być zgłoszone wcześniej do Urzędu Patentowego, także są to już rozwiązania, które przeszły jakąś tam drogę i mają potencjał. Chcielibyśmy też trochę może się pochwalić, ale pokazać, że nasi młodzi naukowcy, którzy wybrali tę ścieżkę kariery na Politechnice Poznańskiej, osiągają sukcesy i sięgnęliśmy do ostatniego takiego sukcesu, czyli medali, srebrnych medali, które zdobyli nasi naukowcy, wynalazcy na międzynarodowych targach wynalazków i innowacji InterTAG, które odbywają się co roku w Katowicach. I były to takie rozwiązania jak zespół filtra cieczy i napinacz modułu blokady cofania wózka inwalidzkiego. Te międzynarodowe targi wynalazków i innowacji w Katowicach, jest to taka największa w Polsce platforma spotkań i promocji innowacyjnych produktów, technologii i rozwiązań instytucji i usług różnych branż i różnych dziedzin. I również do tych konkursów można zgłaszać swoje rozwiązania i swoje wynalazki, a także można uczestniczyć w tych targach, w tych prezentacjach, które się tam odbywają. Przechodząc do jakby pokazania sukcesów absolwentów Politechniki Poznańskiej, chcieliśmy pokazać, jakie są możliwości ścieżek kariery i takiego przeskoku z uczelni do biznesu. Na pewno Państwo znacie taką aplikację Jak Dojadę, której twórcami jest dwóch, wówczas, bo aplikacja powstała, czy zaczątki jej powstały w 2006 roku, i wówczas dwóch studentów Politechniki Poznańskiej wpadło właśnie na pomysł stworzenia aplikacji, która pomagałaby w takim wyszukiwaniu połączeń miejskich i komunikacji. Ona się rozwijała, przełomowym takim momentem był rok 2012, kiedy została stworzona wersja na Androida i w ciągu 3 miesięcy uzyskała
100 tysięcy pobrań. W następnych latach aplikacja ta zmieniła właściciela, chociaż założyciele zachowali swój udział i jest bardzo wiele, tak do 4 milionów użytkowników unikalnych miesięcznie i 120 milionów odsłon każdego miesiąca. Tę markę rozpoznaje około 60% mieszkańców największych miast w Polsce. Ona była zarejestrowana jako znak słowno-graficzny w Urzędzie Patentowym, a ta rejestracja wygasła w październiku 2020 roku. Kolejnym takim rozwiązaniem czy firmą, która wywodzi się z Politechniki Poznańskiej, została stworzona przez studentów Politechniki Poznańskiej, to jest aplikacja Legimi, która być może Państwu jest znana, myślę, że tak, i założona jest przez dwóch absolwentów Wydziału Informatyki i Zarządzania, ówczesnego Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2007. Tak pokrótce, to jest to taka platforma do dostępu do książek elektronicznych i audiobooków, oferujące swoim klientom bardzo takie interesujące i różnorakie rozwiązania i dość innowacyjne w zakresie tego e-czytelnictwa na rynku polskim. W ramach swojej oferty Legimi proponuje blisko 70 tysięcy książek i jest zainstalowanych 2 miliony aplikacji mobilnych do użytkowania Legimi. Pierwszym znakiem tutaj u góry jest widoczny pierwszy znak towarowy, słowno-graficzny Legimi. Aktualny znak jest troszeczkę niżej. Legimi używa również, ma jakby zastrzeżone znaki słowne pod tytułem e-booki w chmurach, czytanie w chmurze, książki w chmurze i czytaj w chmurze. Kolejnym takim firmą, rozwiązaniem, które powstało również, zostało stworzone przez studenta, absolwenta Politechniki Poznańskiej, to był pierwsza platforma crowdfundingowa w Polsce pod nazwą polakpotrafi.pl, której również autorem jest absolwent Politechniki Poznańskiej. Powstała ona w 2011 roku i powstała z myślą o osobach, które nie mając funduszy, ale mając jakiś pomysł, jakiś cel czy projekt, chcieliby zebrać pieniądze na realizację tego projektu. Platforma to po prostu pomaga w uzyskaniu funduszy na ich realizację. Wiemy, że zrealizowano z funduszy zebranych na tej platformie ponad 4300 projektów, a w sumie wszystkie projekty zebrały prawie 27 milionów złotych. Znakiem towarowo-graficznym zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej jest spin-off założony przez naukowców Politechniki Poznańskiej pod nazwą Mucha. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Mucha zajmuje się rozwijaniem technologii rejestracji obrazu. Jak wygląda znak towarowo-graficzny? Możecie Państwo też zobaczyć. My zapraszamy do Centrum Własności Intelektualnej, gdzie uzyskacie Państwo wszelką pomoc, jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej, ochronę Waszych rozwiązań. Standardowo pokażemy właśnie, gdzie się mieścimy. Jesteśmy w Centrum Wykładowym w pokoju 025 na parterze i zapraszamy codziennie od 7 do godziny 15. Tu można zobaczyć, gdzie jesteśmy, także możecie Państwo łatwo do nas trafić. I ja teraz oddaję głos naszemu partnerowi, panu Rafale Kufiecie i panu Wiktorowi Kasperskiemu z firmy KHG Group. Dziękuję bardzo. To teraz poproszę, witam w ogóle wszystkich uczestników. Tak, ja poproszę o załadowanie naszej prezentacji i przyznanie dostępu.
To ja może tak powiem na tytułem wstępu, że będziemy omawiać na bazie właśnie sukcesów Politechniki i tych przykładów, które pani przedstawiła wcześniej. Nazwijmy to potencjalne błędy, bo my nie znamy szczegółów tych firm. Być może niektóre rzeczy zostały zrobione, niektóre nie zostały zrobione, ale żeby się łatwiej omawiało na żywych przykładach, to my założyliśmy, że część było błędami, część jest niezrobione, część jest zrobione i w ten sposób poprowadzimy tą część webinaru. Więc zacznijmy od pierwszego błędu, który jakby dla mnie jest najbardziej istotny, czyli to jest pomijanie pewnych rozwiązań podatkowych, które są dostępne, a jakby podkreślam to na każdym takim webinarze, że te rozwiązania podatkowe dla firm technologicznych są właściwie jedyne takie porządne i można je wykorzystać i niewykorzystanie ich jest błędem. Więc zacznijmy sobie od firmy Jak Dojadę. Ja tylko tutaj na wstępie powiem, że ochrona znaku towarowego wygasła w 2020 roku, ale to jeszcze o skutkach tego w kontekście jak omówienia, to jeszcze pan, to Wiktor jeszcze to omówi później. A tymczasem ja powiem, że tak, że ja na poprzednim webinarze mówiłem o tym, co to jest podatek IP Box. W skrócie jeszcze do tego wrócę dzisiaj, ale najprawdopodobniej firma Jak Dojadę niestety nie może skorzystać z tego rewelacyjnego podatku z uwagi na to, że dochody najprawdopodobniej są uzyskiwane z reklam, a nie z sprzedaży własności intelektualnej. Gdyby tu była jakby własność intelektualna była przedmiotem jakiegoś obrotu, to tak, ale tu z tego co ja rozumiem jest reklama, więc to wyklucza IP Box. I jest jeszcze drugi temat, też właśnie bardzo mocno powiązany z własnością intelektualną, to jest mianowicie to, że jest coś takiego jak estoński CIT, czyli taki podatek zryczałtowany i niestety tu nie mogą zastosować te firmy, które mają jakiś udział kapitałowy jakichś inwestorów działających w formie na przykład spółki z o.o. W tym wypadku jest to Axel Springer Polska, która jest inwestorem Jak Dojadę i to uniemożliwia, pomimo tego, że te firmy, taka firma sprzedaje własność intelektualną, to z tej preferencji podatkowej nie może skorzystać. Tutaj rozwijam tą myśl dotyczącą tego właśnie, kto może korzystać z tego IP Boxa. No, sprzedaż IP Boxa jest związana z przekazywaniem praw do własności intelektualnej, tego jakiegoś know-how. Jeżeli coś innego jest sprzedawane, na przykład miejsce reklamowe, no to ta własność intelektualna nie może być wykorzystana w takim rozliczeniu. A może być rozliczana, jeżeli własność intelektualna jest jakby przenoszona, jest albo sama sprzedawana, jest, albo jest gdzieś tam ukryta w jakiejś usłudze, towarze, albo jest jakąś częścią jakiejś licencji, to wtedy można to wykorzystać. No i tutaj oddaję głos Wiktorowi. Zacznę może od tego przykładu firmy Jak Dojadę i tego, że nie przedłużyli oni sobie ewidentnie ochrony na dłuższy okres swojego znaku towarowego słowno-graficznego. Może właśnie zacznę od tego, dlaczego zastrzeganie znaku towarowego nam się opłaca. Ono poza kwestią podstawową, rejestrową, czyli zaznaczeniem swojej marki w sposób zaewidencjonowany, zarejestrowany, co często również zwiększa prestiż firmy, choćby w oczach inwestorów, daje nam korzyści pod względem ochronnym, a po części też podatkowym. Pod względem ochrony te korzyści będą działały w ten sposób, że wszelkie prawa, które mają chronić nas na rynku w kontekście uczciwej konkurencji, będą działały bardziej automatycznie. Jeżeli nie mamy zarejestrowanego znaku towarowego, to owszem, przysługuje nam ochrona z zakresu uczciwej konkurencji, to znaczy z zasady nie wolno podszywać się pod czyjś produkt, ale działa to zupełnie z innej strony, dlatego że jeżeli nie mamy zarejestrowanego znaku, za każdym razem, jeżeli zobaczymy, że ktoś próbuje podszyć się pod naszą markę albo wprowadza jakikolwiek produkt z oznaczeniem łudząco podobnym, który wiemy po prostu, że nasi klienci mogą się pomylić i nawet nieświadomie kupić podróbkę.
to w tym momencie my musimy najpierw wykazać, że nasz znak towarowy w ogóle jest znakiem towarowym. Czyli w ogóle jest odróżnialny w obrocie i w ogóle spełnia cechy pewnego oznaczenia dość prostego i dość rozpoznawalnego, żeby w ogóle uznać to za znak. Potem musimy wykazywać, że używamy tego znaku, w jakim obszarze rynku używamy tego znaku i w tym kontekście mówimy też i o tym, no w jakim obszarze regionalnie go używamy i o tym, w jakich obszarach działalności jest on używany. Jeżeli mielibyśmy zarejestrowany znak, to po pierwsze, wszystkie trzy pierwsze punkty wymienione przeze mną działają automatycznie, dlatego że jeżeli mamy zarejestrowany znak, to znaczy, że urząd już zweryfikował to, że po pierwsze przysługuje nam ten znak, używamy go, dodatkowo jest on oznaczony, jest w ogóle znakiem. I mamy określoną też od razu określony zakres zarejestrowania terytorialny. W przypadku ochrony krajowej to będzie cała Polska, w przypadku ochrony europejskiej będzie to cały obszar europejskiego okręgu gospodarczego. Daje nam to pewien automatyzm, który jest dosyć skutecznym odstraszaczem. Dlatego, że na ile bez zarejestrowanego znaku różne firmy mogą próbować bardziej lub mniej efektywnie wchodzić na rynek z wykorzystaniem naszej renomy, to mogą sobie na to pozwolić, robiąc niuanse, dodając przedostki do naszej nazwy, w jakiś sposób ją odmieniając, zmieniając barwy, oznaczenia, naprawdę na różne sposoby. W przypadku, jeżeli w ten sposób wykorzystują znak towarowy, który został zarejestrowany, to wszelkie nawiązywanie jest niedozwolone, dlatego że jeżeli wykażemy przed UOKiK-iem choćby, że ten znak ma nawiązywać wprost do naszego znaku towarowego, to już będzie stanowił naruszenie. Z prostszego użycia i bardziej namacalnego pod względem korzyści zarejestrowania znaku towarowego będzie też możliwość wydzierżawienia naszego znaku albo wynajęcia naszego znaku do spółki. Daje nam to korzyść podatkową w postaci takiej, że dochód z tak uzyskiwanego wynagrodzenia za to, że nasz znak, który jako osoba fizyczna stworzyliśmy, dzierżawimy do naszej własnej spółki, będzie objęty ryczałtem w wysokości 8,5%. Jest to wymierna korzyść i dobry dodatek do tego, żeby przekonać czasami, że znak towarowy rejestrowany naprawdę niskimi kosztami potrafi przynieść zyski. Przechodząc dalej, na tym jeszcze samym slajdzie, kwestia zidentyfikowania, że w ogóle mamy do czynienia z IP, które można by chronić, ma podstawowe znaczenie w wynalazkach, wzorach użytkowych i wzorach przemysłowych. Ma to znaczenie dlatego, że w przypadku tych praw ochronnych musimy odznaczać się przesłanką kwestią nowości. Jeżeli to, co chcielibyśmy zarejestrować i chronić, mieć na wyłączność przede wszystkim, bo to jest główny plus zarejestrowania, może być dla nas niedostępne, jeżeli nasza technologia przestanie być nowa w obrocie. Nowa w obrocie przestanie być zarówno przy zaprezentowaniu tego szerszemu gremium naukowemu, czy też konsumenckiemu, ale będzie też... Nie będzie się już też oznaczała nowością, nawet jeżeli zaprezentujemy nasze rozwiązanie potencjalnym inwestorom. Zostanie to w jakikolwiek sposób podniesione, choćby nawet przez samych nich. Że nasze rozwiązanie już nie jest tajemnicą, nie jest nowe, jest elementem wiedzy technicznej, więc nie możemy mieć do tego wyłączności. Co jest bardzo dużym kłopotem, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek czysto technologiczny. I tyle słowem wtrącenia odnośnie błędu drugiego, oddaję z powrotem głos Rafałowi. Tak, a ja będę kontynuował ten mój jeden wielki błąd, mianowicie błąd podatkowy na przykładzie dalszych firm. Jesteśmy przy firmie Legimi i tak, nie wiem, czy ta spółka używa 5% VAT-u, co dla konsumentów jest dość ważne, bo towar, jakby usługa dostarczana jest tańsza, ale w przypadku sprzedaży e-booków można stosować niższą stawkę podatku VAT zamiast 23%. Wydaje mi się, że tutaj sprzedaż jest konkretnie, dochodzi do sprzedaży licencji, czyli w tym wypadku stosowanie tego niższego podatku dochodowego w postaci IP Boxa,
czyli 5% zamiast 19%, jest możliwe, dlatego że nie sprzedajemy reklam, tylko że jest to rodzaj płatnej sublicencji i takie niuanse prawne właśnie powodują, jakie się płaci podatki, wykorzystując własność intelektualną. Niestety w przypadku Legimi zastosowanie tego estońskiego CIT-u, a o czym ten estoński CIT polega, to jeszcze przypomnę za chwileczkę, ale niestety też się go nie da tutaj zastosować, dlaczego, że spółka Legimi, firma, tak, ma jej właścicielem, przepraszam, spółka Legimi ma 5 podmiotów powiązanych i to niestety, jeżeli się ma jakieś spółki celowe, firmy powiązane, niestety to wyklucza z estońskiego CIT-u. No i właśnie, i teraz tu chciałem tak przypomnieć troszeczkę o tym, jakie są możliwości, jakie spółki, które posiadają jakąś własność intelektualną, jak mogą wykorzystać coś takiego jak estoński CIT. Przede wszystkim no, nie ma wykluczenia, a właściwie jest jakby taka preferencja, żeby te spółki korzystały z tej formy opodatkowania, czy te spółki, które w jakiś sposób korzystają udziałem licencji właśnie jakiejś własności intelektualnej, te spółki mogą korzystać z estońskiego CIT-u, ale będzie to ograniczone, jeżeli na przykład wsiadają spółki celowe, jeżeli ktoś jest właścicielem tych spółek, na przykład jak to było jak dojadę, lub też, co jest jakaś informacja dla może bardziej taka specjalistyczna, nie mogą prowadzić księgowości zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, tak zwanymi MSR-ami. Księgowość musi prowadzona być na polskich zasadach. To się dość często pojawia, jeżeli udziałowcem wśród startupów, które takich innowacyjnych, bardzo często inwestorami są jakieś venture capital, i one żądają właśnie stosowania MSR-ów i tu może być z tym problem, dlatego ja to sygnalizuję. Jeżeli chodzi o zrozumienie samej idei estońskiego CIT-u, ona polega na tym, że póki ze spółki nie wypłacamy żadnej dywidendy, czyli jakby zostajemy to, za co jakby dochód uzyskany ze sprzedaży własności intelektualnej pozostaje dalej w firmie, to spółka nie płaci w ogóle podatku dochodowego. Oczywiście muszą być spełnione też inne warunki, mianowicie musi być prosta struktura kapitałowa, właśnie brak tych udziałowców spółek z o.o., ani nie można mieć spółek celowych, trzeba mieć 3 pełnoetatowych pracowników, ale to mogłyby też być umowy zlecenia i dla nowych podmiotów te warunki wejścia, czyli ilość tych pracowników jest mniejsza. Wchodzi się do estońskiego CIT-u, tego programu na 4 lata. No i generalnie też takie ograniczenie, że ta własność intelektualna w firmie nie może, w tej spółce z o.o., nie może powstać jakby w wyniku aportu. Ta spółka musi wytworzyć tą własność intelektualną, żeby móc później z tego estońskiego CIT-u korzystać. Jeżeli spółka nie stosuje jakby estońskiego CIT-u, to na tym ja sobie taki schemat narysowałem, że jeżeli mamy jakiś przychód od klienta, ta spółka ma jakiś przychód i wypłaca go wspólnikom, to suma tych wszystkich podatków na etapie spółki i na etapie wspólnika, to jest przy małych podmiotach to jest 26%, a w przypadku estońskiego CIT-u będzie to odpowiednio 20 i 25%, bo tak, czyli mniej, więc to jakby, a wymagania nie są ciężkie, a jakby dochody z tytułu sprzedaży własności intelektualnej nie są jakby, nie ograniczają w możliwości wejścia z tej preferencji podatkowej. Co do firmy Polak Potrafi, to co mi się udało znaleźć z tych informacji ogólnodostępnych, to o tym już mówiliśmy, że ma znak zarejestrowany słowno-graficzny w Polsce, ale na czym ja bym się chciał skupić, bo o tym już Wiktor mówił, o tym, że spółka ma
jej wniosek o zarejestrowanie znaku sonograficznego w Unii Europejskiej został odrzucony. Jaki to ma skutek? No to Wiktor mówił o tym zasięgu terytorialnym. Ja chciałem powiedzieć o tym, że jest coś takiego na przykład jak ulga badawczo-rozwojowa, którą sobie za chwilę omówimy na kolejnym slajdzie, a no to powiem, że znowu estoński CIT tutaj też znowu nie wchodzi, bo nie ma tej prostej struktury kapitałowej. Jeżeli chodzi o ulgę badawczo-rozwojową, to ona ma takie dwie odnogi. Działalność badawcza i działalność rozwojowa. Działalność badawcza to jest taka działalność naukowa i akurat dzisiaj o niej nie będziemy rozmawiać, ale ja muszę powiedzieć o działalności rozwojowej, która jest zdecydowanie łatwiejsza do wykorzystania jakby w każdej firmie. Właściwie każda firma, taka definicja skrótowa tej działalności rozwojowej jest to wykorzystywanie dostępnej wiedzy, czyli nie jest to odkrywanie nowej wiedzy, dostępnej wiedzy do planowania czy ulepszania produktów, usług i procesów. Więc właściwie w każdej firmie, która ma jakieś myśli nad nowymi usługami, opracowuje jakąś, na przykład jakąś własność intelektualną, jakiś know-how, występuje. I jest to jakby taki, i nie musi się zakończyć ta działalność rozwojowa uzyskaniem patentów, wzorów przemysłowych, usługowych. To nie musi być zarejestrowana, chroniona własność intelektualna w tym znaczeniu rejestracji w urzędzie patentowym. Wystarczy samo opracowanie jakiegoś know-how o poziomie innowacyjności na poziomie firmy, a nie ogólnoświatowym. I tutaj ja taki schemat, już kiedyś wykorzystywany, który jest dość skomplikowany, ale on pokazuje drogę od pomysłu do jakiejś ochrony wzoru przemysłowego, patentowego. I na początku, od zrodzenia się pomysłu, można już właśnie korzystać z tej ulgi badawczo-rozwojowej. I ja mam tutaj, że ona się kończy na poziomie złożenia wniosku do urzędu patentowego w domyśle. I przez ten czas może być wykorzystywana. Później, po tym jak urząd patentowy otrzyma wniosek, może być wykorzystana ta inna ulga badawczo-rozwojowa. Ale żeby była pełna jasność, ulga badawczo-rozwojowa nie musi się zakończyć uzyskaniem jakiejkolwiek ochrony prawnej. Samo doprowadzenie do powstania jakiegoś nowego produktu, ulepszonego, już jest sam proces rozwoju naszych usług jest już i koszty z tym związane są jakby przez państwo doceniane. Doceniane są w takim znaczeniu. Ja mam tutaj taki przykład z życia wzięty w pewnej firmie, nie w firmie IT, tylko w firmie z branży produkcyjnej jest zatrudniony programista, który dniem i nocą, a tak właściwie to w godzinach pracy, od 8 do 16, pracuje nad programem, nad aplikacją, która ma ułatwić korzystanie z... On konkretnie robi nowe funkcjonalności do już istniejącego programu, ale są one na tyle, że tak powiem, nowe w tym przedsiębiorstwie, że powodują jakby pojawianie się nowych możliwości usługowych przez tą firmę. Tu dane są akurat jakby... To nie są dane z Polak Potrafi, to są dane z innej firmy. Ten programista zarabia 10 tysięcy złotych na rękę, brutto, to jest 14 tysięcy złotych. I w związku z tym, że ten programista zajmuje się tylko i wyłącznie rozwojem usług na potrzeby firmy, której jest zatrudniony, rocznie ta firma zyskuje korzyść podatkową w wysokości 63 tysięcy złotych. Tak, to tyle o tej firmie. Teraz jeszcze projekt Mucha. Niestety, znowu zaczynamy od tego, co się nie da zrobić. Tylko tak, ja chciałem to na początku zaznaczyć, a zaznaczę to teraz, że to, że jest jakiś inwestor, nie musi być wcale błędem, tak?
mamy taką nazwę webinaru, to może być najlepszą rzeczą, która ta firma zrobiła, że na przykład w tym wypadku inwestorem jest Politechnika Poznańska i jestem głęboko przekonany, że tak właśnie jest, ale rozpatrując to w kategoriach możliwości zastosowania tej konkretnie ulgi podatkowej, powoduje, że jakby tu tej ulgi podatkowej nie można, gdyż udziałowcem jest ktoś, kto jest, ma status, nie ma statusu osoby fizycznej. Więc o estońskim CIT-cie tutaj na tym przykładzie po raz kolejny jakby pokazuje, kiedy go nie można zastosować, ale zakładam, że taka firma jak Projekt Mucha może korzystać z ulgi na prototyp i ulgi na ekspansję. Dwa zdania o ulgi na prototyp. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem tego prototypu można jakby dwa razy wciągnąć w koszty. Raz to jest całkowicie normalne, bo wszystko, co jest kosztem jakby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest po prostu kosztem, a dodatkowo jeszcze 30% tej kwoty jeszcze raz, co powoduje jakby obniżenie się podstawy do opodatkowania i płaci mniejszy podatek. A co ciekawe, tutaj jest ta ulga nie dotyczy tylko samego jakby na przykład uzyskania jakiejś własności intelektualnej, ale też i wprowadzenia jej później na rynek. I tak jak podobnie przy uldze badawczo-rozwojowej, to co zostanie opracowane, ten prototyp, on wcale nie musi uzyskiwać zastrzeżenia własności intelektualnej, nie musi powstać patent czy wzór przemysłowy, żeby skorzystać z tej ulgi. I ulga na ekspansję. Są to wszystkie wydatki w firmie, które są jakby, które mają służyć rozwoju firmy. I ja sobie, jest bardzo długa lista tych możliwości. Ja tutaj w dwóch punktach, te, które są dla Państwa chyba najbardziej przydatne, to jest przede wszystkim uczestnictwo w targach wszelkich, ale w szczególności technologicznych, czyli możecie Państwo prezentować swoją własność intelektualną, na przykład na takich targach, o których była wcześniej mowa w Katowicach, ale też na, można tu wykorzystać na przygotowanie dokumentacji, certyfikacji i rejestracji znaków towarowych, czyli właśnie wykorzystać tą ulgę jakby przy kreacji własności intelektualnej. I no ja zakończyłem swoje błędy, to jest jedyny błąd, czyli podatki. Teraz poproszę Wiktora o komentarz do kolejnych trzech błędów. W pierwszej kolejności może podchwycę właśnie temat uczestnictwa inwestorów w życiu startupu. Poproszę od razu może o następny slajd, dlatego że najbardziej naturalnym elementem startupu, częściowo z całej jego definicji, jest to, że startupowiec zawsze będzie szukał inwestorów. Będzie szukał inwestorów z tego względu, że standardowy założyciel startupu ma czasami świetny pomysł, ale nie ma do tego nieraz, bardzo często nie ma do tego środków, a czasami nie tylko środków, ale również możliwości wykonania tego samodzielnie. Więc standardowy, przeciętny startupowiec będzie szukał po pierwsze inwestora, po drugie wykonawcy. W pierwszej kolejności, odnosząc się do inwestora, zawsze rekomendujemy zawarcie z inwestorem umowy inwestycyjnej, co wydaje się czymś oczywistym, ale z doświadczenia obrotu naprawdę nie jest. Umowa inwestycyjna ma służyć temu, żebyśmy wyjaśnili sobie na samym początku z inwestorem, czego od siebie wzajemnie oczekujemy. Będą to nie tylko kwestie finansowe, czyli tego, jaką kwotę, w jakich transzach i na jaki okres przede wszystkim inwestor chce zdeponować w naszej spółce albo przy naszej działalności, albo po prostu przy projekcie, który chcemy zrealizować, ale też będzie mówił o wkładzie tego inwestora, jeżeli wkład inwestora ma być jeszcze jakiś inny niż samo zdeponowanie pieniędzy. A przede wszystkim wyjaśni też od razu kwestię tego, jak długo właśnie inwestor ma być w projekcie i w jakiej postaci ma czerpać z tego zyski. Czy to będzie tylko dywidenda, czy może dywidenda ma być w jakiś sposób częściowo zblokowana i czy będą mu przysługiwały choćby jakieś inne osobiste uprawnienia do uczestnictwa w życiu projektu i przyszłego przedsiębiorstwa, choćby w postaci powoływania zarządu.
Kwestie te są o tyle ważne, że chronią nas po pierwsze przed przejęciem potencjalnym naszego całego projektu, przedsięwzięcia, całej spółki, choćby poprzez rozwodnienie udziału, do którego można nieopatrznie dopuścić w momencie, w którym damy inwestorowi na tyle przeważający udział w spółce, że będzie on w stanie, choćby przekonując jeszcze innych inwestorów, doprowadzić do tego, że przyjmie kolejnych inwestorów, podwyższając na przykład kapitał zakładowy spółki. I nagle okaże się, że nasze 49% w spółce zmieni się choćby w 10%, co zabierze nam i większość prawa do dywidendy, i tak naprawdę jakiekolwiek prawo głosu we własnym projekcie, co może skończyć się po prostu przejęciem całego przedsięwzięcia. Inną jeszcze kwestią jest sytuacja, z którą faktycznie się spotykamy, że do spółki przychodzi inwestor, który miał mieć jeszcze jakieś inne określone zadania, choćby właśnie wykonawcze w naszym pomyśle. My przedstawiliśmy mu pomysł, a przyszedł na przykład programista, który powiedział, że pomoże nam napisać tę aplikację i dodatkowo wniesie wkład finansowy na nabycie udziału w spółce. A po niecałych 2 miesiącach okazuje się, że kolega rozkłada ręce i mówi, że wniósł wkład finansowy, ale całej reszty nie chce mu się uczestniczyć. I problem polega na tym, że bardzo często, nie mając umowy inwestycyjnej, nigdzie dokumentowo nie mamy tej dżentelmeńskiej umowy o współpracy spisanej i zostajemy z inwestorem, którego ciężko się pozbyć, dlatego że w przypadku na przykład spółki z o.o. nie jest tak łatwo wcale wyzbyć się wspólnika ze spółki. Musi on co do zasady musi on sam po prostu zdecydować o tym, że będzie zbywał udziały. A może to być dla niego niekoniecznie wygodne, jeżeli ma na przykład 40% udziału w dywidendzie spółki. Po drugie, może nam po prostu skutecznie zablokować przyjmowanie kolejnych inwestorów i przede wszystkim dalszy rozwój spółki. Przechodząc może do kolejnej kwestii, kolejnego jednocześnie błędu. Czwartym błędem, nawiązującym bezpośrednio do wcześniejszego, będzie niezawieranie z zarówno inwestorami, jak i wykonawcami umów o poufności i umów o zakazie konkurencji. Poproszę kolejny slajd. Prosto rozpisując, dlaczego ważne dla nas jest przede wszystkim NDA, czyli właśnie jest umowa o zachowaniu poufności. Niezależnie od tego, czy to jest inwestor, który daje nam połowę albo w ogóle większość kapitału, którym dysponujemy do rozwoju projektu, czy będzie to realny współpracownik, który po prostu ma z nami tworzyć ten pomysł, czy to będzie podwykonawca, który stworzy nam kilka linii kodu. Ważne jest, żebyśmy mieli wprost wskazane, na jakim poziomie szczegółowości jestem zobowiązany do tego, żeby nie ujawniać najlepiej absolutnie żadnych informacji, jakie powziął pracując dla nas, zarówno przed swoimi przyszłymi pracodawcami, jak i kolegami z branży i ogólnie obrotem. A to wartość wieloszczeblową zależy od tego, jaką informację będziemy chronić. To może być informacja o bazie klientów, co może być dla nas wyjątkowo bolesne, jeżeli ta baza klientów zostanie w jakiś sposób wykorzystana, żeby tych klientów nam przejąć. Ważne to też będzie szczególnie dla osób, które tworzą innowacje i tworzą innowacje, które mogą w przyszłości stać się naprawdę wartościowym patentem. Chronienie naszej tajemnicy przedsiębiorstwa w postaci właśnie tej technologii przed NDA-ką i przede wszystkim przed ujawnieniem tego światu, dlatego że jak wspomniałem, w przypadku patentu musimy wykazać przed urzędem patentowym, że to, co chcemy zastrzec, mieć zastrzeżone wyłącznie dla naszego przedsiębiorstwa, jest czymś nowym w obrocie. A nie będzie nowe, jeżeli niezadowolony podwykonawca opublikuje projekt naszego rozwiązania choćby na forach internetowych i za chwilę, jeżeli zgłosimy taki patent do zastrzeżenia, ktoś nam się zgłosi mówiąc, halo, ja zacząłem produkcję tego urządzenia, dlatego że to jest dostępne publicznie w sieci. To już nie jest żadna nowość ani patent tej firmy. To jest coś, o czym już wszyscy wiedzą i nikogo nie zaskakuje. Dlatego będzie to dla nas bardzo ważne, żeby zastrzec umownie, choćby za pomocą kar umownych z podwykonawcą albo z inwestorem, że informacji, zwłaszcza na temat projektu, nie wolno mu w żaden sposób, pod żadnym pozorem ujawniać. I jak również pokazuje
ten prosty schemat. Ważne będzie zachowanie tajemnicy właśnie przed zarówno konkurencją w kontekście informacji przekazywanej, ale również w kontekście pracy dla konkurencji w przyszłości albo w trakcie pracy dla nas, jak i ujawnieniu tego ogólnie świata. Przechodząc do kolejnej i już ostatniej kwestii w naszym webinarze pod względem błędów, będzie to niezadbanie o to, żebyśmy w ogóle mieli prawa autorskie do naszego projektu, co może brzmieć głupio, ale głupim nie jest w obrocie. Dlatego, że bardzo często mamy do czynienia właśnie z sytuacją, w której pomysłodawca, założyciel startupu ma tylko pomysł, ale nie jest specjalistą w danej branży. Wtedy szuka specjalistów, którzy choćby na najprostszym właśnie przykładzie będą pisali nam oprogramowanie, dlatego że pomysłodawca wymyślił coś naprawdę innowacyjnego, wymyślił schemat działania konkretnej aplikacji, ale nie potrafi w żaden sposób jej zapisać. W tym celu potrzebuje oczywiście programistów. Programiści, pisząc ten kod, nawet jeżeli w 100% jest to dyktowane funkcjonalnościami, których oczekuje od nich ten właśnie zleceniodawca, w braku odpowiednich zapisów w umowach z tymi programistami, będą dysponowani prawami autorskimi do programu komputerowego, który piszą. Jest to o tyle problematyczne, że w większości przypadków będzie to kwestia w ogóle pominięta i nie podnoszona ani przez programistów, ani przez pomysłodawcę. Ale w może 1% przypadków, w których aplikacja odniesie prawdziwy sukces i okaże się nagle, że startup już nie jest wart tyle czasu, tyle pracy, ile po prostu w niego włożyliśmy, ale jest wart na przykład w skapitalizowaniu przedsiębiorstwa 10 milionów złotych, to za chwilę zgłosi nam się jakiś programista, który przypomni sobie, że on chyba przy tym projekcie pracował. Okaże się, że ma bardzo dobrze wykazane, że to on stuprocentowo spisał na własnym dysku cały kod źródłowy tej aplikacji, właściwie to częściowo również dodał funkcjonalności do niej, tworząc kwalifikowane prawo autorskie, czyli prawo autorskie innowacyjne dla tej aplikacji. I zgłosi się, zapuka nam do drzwi, powie, że chce połowę wartości przedsiębiorstwa, dlatego że zasadniczo wykorzystujemy stuprocentowo jego pracę, jego program do zarabiania. Nie musimy chyba rozwijać kwestii tego, jak dużymi problemami może się to odznaczać. To są kwestie, które pojawiają się też przy rejestracjach, choćby przed urzędem patentowym, dlatego że przed urzędem patentowym musimy wykazać, że mamy prawa do tego. I również problematyczne będzie, jeżeli taki podwykonawca, choćby z powodu trwającego sporu o zapłatę wynagrodzenia z nim, zobaczy, że chcemy zarejestrować przedmiot, przy którym pracował, stwierdzi, że w sumie nigdy nie podpisywał, że przenosi na prawa autorskie, i zgłosi się ze sprzeciwem, że nie wyraża zgody na zarejestrowanie tego, dlatego że tak naprawdę to on. Zasadniczo tą kwestią kończąc błąd piąty, oddaję słowo końcowe Rafał. I dziękuję za uwagę. Tak, ja również dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zweryfikować swoją własność intelektualną pod kątem jego i zabezpieczenia, tudzież możliwości wykorzystywania jej w kwestiach podatkowych, to zapraszamy do kontaktu. Może napisać do nas maila. To są dane naszej strony internetowej, która zajmuje się podatkami takimi technologicznymi. To jest kontakt do nas. Dziękujemy bardzo za uwagę i oddajemy głos do Centrum Własności Intelektualnej. Bardzo dziękuję Państwu za ciekawe wystąpienia. O sukcesach powiem i mamy jeszcze jeden sukces, chociażby w postaci tego, że pozbywamy się naruszycieli własności intelektualnej, akurat tu w tym przypadku własności przemysłowej. Zapewne znany jest Państwu znak towarowy i działalność Radia Afera. Kilkukrotnie był ten znak towarowy naruszany w mediach społecznościowych dzięki temu, że Politechnika Poznańska jest właścicielem, że mamy prawa, chroniony znak towarowy, mogliśmy skutecznie tych naruszycieli pozbywać się z tych mediów społecznościowych. Bardzo dziękuję Ilonie Długiej, cennemu pracownikowi Centrum Własności Intelektualnej za wskazanie nam sukcesów, o których zawsze bardzo łatwo się mówi.
Natomiast co do błędów czy popełnianych przez startupy, czy też przez przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do Centrum Własności Intelektualnej, ale także w rozmowach z studentami, niejednokrotnie pada stwierdzenie, że własność intelektualna jest tylko i wyłącznie dla dużych. Nie rozumieją niektórzy tych podstawowych zagadnień związanych właśnie z własnością intelektualną, które my staramy się Państwu na tych webinarach i na naszych spotkaniach przedstawiać, oczywiście indywidualnie również w Centrum Własności Intelektualnej, ale również nie rozumieją wartości, jaką niesie za sobą własność intelektualna. O sukcesach mówi się łatwo, natomiast o błędach bardzo trudno, dlatego bardzo dziękuję panom prawnikom, panu Rafałowi i panu Wiktorowi z kancelarii KHG, że o tych błędach nam powiedzieli, ale również bardzo dziękuję za ciekawy wykład, jak tych błędów unikać i co robić, żeby jednak mimo wszystko na tej własności intelektualnej wygrywać. Zapraszamy państwa ponownie na nasze spotkania. Już w październiku robimy przerwę w tej chwili wakacyjną, natomiast w październiku zapraszamy. Powiem tak, nasza dzisiejsza tematyka była odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie Państwo zgłaszaliście i jakie chcieliście, żeby było na tych naszych spotkaniach poruszane. W związku z tym ponawiam prośbę, jeżeli Państwo macie jakieś zagadnienia chcielibyście usłyszeć, chcielibyście, żebyśmy rozwinęli, zapraszamy do zgłaszania się do Centrum Własności Intelektualnej. Chętnie z panami tutaj prawnikami tym tematem się zajmiemy. Jeżeli nie, to już w październiku zapraszamy z tematyką, którą my przygotowaliśmy dla państwa. Pytań na tą chwilę nie widzę, natomiast jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, to zapraszamy do Centrum Własności Intelektualnej, w którym zawsze chętnie Państwu odpowiemy, zabezpieczymy własność intelektualną. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uczestnikom, za to, że poświęciliście swój cenny czas, żeby spotkać się dzisiaj z nami i zapraszam ponownie w październiku.